Siemanko, mamy już prawie połowę maja. Gdzie są wasze papryczki? Czy wysialiście trochę ostrej? Bo ja znowu kolejny rok wysiałem Karolinę Reaper. I teraz pytanie, jak wygląda u was Karolina Reaper? Bo u mnie powoli już gdzieś tam dnem doniczki przerasta korzeniami. Sprawdźmy sobie, jak wygląda Karolina Reaper pod doniczką. Jak się przekorzeniła? Przekorzeniła się, no bardzo dobrze, jak na Karolinę Reaper. Ostrą papryczkę, która według mnie jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o temperaturę i w porównaniu do Jalapeno, Habanero i Cayenne, to ta ma duże, duże problemy na starcie, jeśli będą mieć te papryczki niską temperaturę nocą. A że ja tę papryczkę uprawiam w tunelu foliowym, więc w tunelu foliowym w trakcie uprawy miałem nocą jakieś 10-12 stopni i nie więcej. I ta papryczka była długo, długo, długo w blokach startowych. Papryka słodka jest 2-3 razy wyższa. Papryczki te ostre, inne są jakoś o połowę wyższe. A Karolina Reaper długo się zbierała w sobie. No i dzięki takiemu systemowi korzeniowemu na spokojnie mogę ją teraz wsadzić w dwójkę, trójkę czy pięciolitrową donicę. Albo docelowo dziesiątkę, piętnastkę. Ale ja myślę, że na spokojnie można byłoby ją na razie jeszcze dać produkcyjnie do tej trójki, dwójki, piątki. A później dopiero dycha piętnastka. No dobrze, ale to co roku będziemy wysiewać Karolinę Reaper w lutym i co roku ta Karolina Reaper będzie się dosyć długo zbierała do wzrostu. Czy da się jakoś spowodować, żeby ta Karolina Reaper szybciej weszła w owocowanie? Oczywiście, że się da. Robimy to przez zimowanie rośliny z zeszłego roku. No i teraz pytanie, czy ja zimowałem roślinę z zeszłego roku, bo mówiłem, że miałem Karolinę Reaper. Zimowałem i teraz pokażę ci, jak zimowałem Karolinę Reaper, jak u mnie przezimowała i jakie są dwa sposoby na zimowanie, bo są dwie różne strategie w podejściu do zimowania Karoliny Reaper. Uwaga! To jest papryczka siana teraz w tym roku i zobaczysz papryczkę z zeszłego roku. Niezły krzaczor, co? I teraz możesz spytać, dlaczego ona taka zielona? Przecież dopiero powinna się wybudzać. Ona bla bla. Ludzie powinni w zimnym pomieszczeniu, chłodnym, ciemnym zimować. Masz dwie strategie zimowania ostrych papryczek, czy generalnie papryk. Papryka jest w naszym klimacie uznawana za roślinę jednoroczną, ponieważ nie zimuje. Ale gdyby zimowała, gdyby nie była wystawiona na niską temperaturę, tylko wstawiona do pomieszczenia, to ona bez problemu może być rośliną wieloletnią. No i teraz masz dwie strategie. Pierwsza strategia jest taka, że tę roślinę, która urośnie w trakcie sezonu wegetacyjnego, przetrzymasz w domu w formie braku światła praktycznie lub bardzo małej ilości, niskiej temperatury, to wtedy ta papryczka wejdzie w stan spoczynku, czyli w trakcie sezonu rośnie, wchodzi w zimowanie, będzie gubić powoli liście, będzie coraz marniejsza, powoli hamujemy jej wzrost, niech ona sobie wejdzie w stan spoczynku. Potem od wiosny możemy startowe jakieś dawki nawozu dawać, dać ją do większej ilości światła, do wyższej temperatury. Ona na nowo się obudzi do wzrostu i będzie dawać w tym roku szybciej i większej ilości papryczek. Druga strategia, to jest strategia, którą ja u siebie zastosowałem przy tej papryczce. To jest strategia, nie ma spania, jest ciągły wzrost. Czyli papryczka wystawiona na dużą ilość światła, papryczka po wstawieniu do domu została jeszcze nawieziona, i papryczka nie miała w ogóle zimy. Ona tutaj ma w nocy 20 stopni w pomieszczeniu, gdzie jest okno z wystawą południową i podłogówka. Duża ilość wody wtedy, kiedy potrzeba. Jakieś jedzonko co jakiś czas, czyli tutaj był dawany chyba nawóz NPK 12, 11, 18. I ta papryczka jest z drugiej strategii. Ta papryczka jest ze strategii nie wprowadzamy papryki w stan spoczynku. Może mieć to różne swoje skutki. Pierwszy skutek będzie taki, że ta papryczka szybciej wejdzie w kolejne kwitnienie, szybciej wejdzie w kolejne owocowanie. Skutek negatywny może być taki, że jeśli nie będziesz karmić tak, jak naprawdę potrzeba tak wielki krzak karmić, to ta roślina nie zimując, nie mając okresu spoczynku, wejdzie w sezon głodna i będzie mierna, będzie wolno rosła, będzie miała słabej ilości kwiaty, nie będzie zapylała tych kwiatów, będzie miała małe owoce. Także jeśli wchodzisz w tę drugą strategię, czyli strategię braku zimowania i braku spoczynku, to jedziesz światło, woda wtedy, kiedy trzeba i nawóz. I teraz tak, ta papryczka przerosła. Dobrze byłoby ją troszeczkę potraktować nożyczkami, bo zobacz, że jeśli ta papryczka bez żadnych owoców już wisi, to jak ona dostanie owoce, to zobacz, co się z nią stanie. Patrz, tu pójdzie tu. Tu pójdzie tu i zrobi się z Karoliny Reaper, Karolina Reaper pendula, czyli forma zwieszająca się. No nie możemy do tego doprowadzić, dlatego musimy troszeczkę potraktować nożyczkami naszą
Karolinę Reaper po to, żeby ją podnieść do wzrostu i stymulować wzrost rośliny w górę, bo to ma być taki, powiedzmy, mały krzew. No nie jest to krzew, ale powiedzmy, że forma taka wysoko krzaczasta. I teraz idę po nożyczki, pokażę Ci, jak możemy sobie przyciąć tę papryczkę po to, żeby stymulować wzrost pędów w górę, a nie na boki, gdzie przy owocach po prostu będą te pędy wisieć. Mamy już naszą papryczkę. Mamy już nożyczki. I teraz zobacz sobie. To jest bardzo piękny pęd generalnie. To jest mocny pęd, z niego będą wyrastać fajne kolejne pędy boczne. One będą kwitły. W ogóle tutaj nawet ta końcówka już kwitnie, ale nie możemy sugerować się tym, że o, to ten pęd wiszący już ma kwiaty, to szkoda. Nic nie szkoda. Mamy dopiero jeszcze nie połowę maja, więc to, że ten kawałeczek kwitnie, nic nie znaczy, bo za chwilę cała papryczka będzie kwitła. To jest czas, kiedy my nie patrzymy w ogóle na kwiaty i tniemy tak, jak powinno się on przyciąć. Czyli jeśli mamy fajny pęd, chcemy z niego mieć pędy boczne, ale musimy go trochę skrócić, bo widać, że końcówka jest już po prostu za ciężka i z owocami to będzie bardzo ciągło w dół, to musimy przyciąć ten pęd w miejscu, w którym kolejny pęd boczny rośnie w górę, po to, żeby ten pęd boczny przejął rolę końcówki tego całego pędu. Nie możemy uciąć sobie w tym miejscu i zostawiać jakieś kikuty niepotrzebne. Zostawmy sobie ostre cięcie nad pędem bocznym, który wyrasta w górę. W ten sposób cięciem podniesiemy roślinę. Patrz. Pyk. W ogóle to powinien być sekator, ale nie mogłem znaleźć. Pęd boczny wyrastający w górę powoduje, że ta papryczka, ten pęd nie będzie już tak obciążony owocami. Ta papryczka urośnie po prostu w górę i będzie zupełnie inną miała statykę, jeśli chodzi o obciążenie owocami. Czy możemy jeszcze coś zrobić z tą papryką? Oczywiście, że możemy. Od tego mocnego pędu z dołu wyrasta sobie piękny na zewnątrz i trochę mniej piękny tutaj boczny. Ten boczny wchodzi tutaj w cały środek korony papryczki, więc to niestety, ale musimy usunąć. Papryczka ma mieć ładny pokrój. Takiego, to nie jest krzew, ale powiedzmy, że takiego krzewiku. Więc wyprowadzamy sobie pędy na zewnątrz i w miarę wysoko. Jeśli coś rośnie w środek, to po prostu wycinamy. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś suszki. O, suszki możemy wyciąć i to jest traktowane jako cięcie sanitarne, cięcie higieniczne. Zapobiegamy wejściu na te suche pędy jakichś chorób rozkładających rośliny. Więc sobie trochę poczyszczę teraz tę papryczkę. Sprawdzam, czy jeszcze pasowałoby ją gdzieś uciąć. Ja nie jestem tutaj zwolennikiem jakiegoś bardzo intensywnego cięcia, tylko raczej takie, które naprawdę jest konieczne. To, co już podrzucało liście, to możemy też usunąć. Przy okazji cięcie pobudzi tę roślinę dodatkowo do wzrostu. Jeśli ona już dostawała nawóz, wodę i jeszcze dostanie cięcie, to będzie miała sygnał, że coś ją zjadło, więc trzeba odbudować masę zieloną, więc będzie odrastała. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jakieś takie wiszące, też nieładne, ale tutaj to mi w ogóle ten pęd nie pasuje, bo po przycięciu tego, co wisiało, to tutaj mamy jakiś pusty pęd, więc albo robię to tak, i ten fragment puszczam na jeszcze jakiś pęd, albo stwierdzam, że tu w okolicy jest za dużo pędów, więc ja nie potrzebuję odrostu akurat w tym miejscu, ale akurat tu ta okolica jest w miarę pusta, tu jest dosyć gęsto, więc tu można byłoby coś ewentualnie zrobić i coś przerzedzić sobie na spokojnie, albo nawet w ten sposób. Musimy troszeczkę miejsca zrobić nowym pędom. Musimy też roślinę właśnie cięciem po prostu masy zieloną. Nic nam tu raczej nie wisi, nic nam się tu raczej nie krzyżuje, więc papryczka jest raczej wyprowadzona ładnie. Oczywiście co człowiek, to inna szkoła. Co robimy z tą papryczką? Na start ja bym polecał albo, jeśli nie nawoziliście wcześniej, zimą tak intensywnie, jakiś nawóz z granuli, na przykład NPK 12, 11, 18, i dać ten nawóz po prostu na powierzchnię i albo go wprowadzicie z wodą podczas podlewania, bo granule będą się rozpuszczać, albo możecie sobie tę wierzchnią warstwę doniczki jeszcze troszeczkę przemieszać, bo granula, która będzie w tej wierzchniej warstwie przemieszana, będzie miała większą ilość wody dookoła, więc będzie szybciej reagować, szybciej się rozpuszczać. Tutaj przy okazji możemy jakieś rzeczy, które pospadały w trakcie zimy, poczyścić. I strategia według mnie jest taka, do momentu obserwacji, że papryczka puszcza jakieś pędy dosyć intensywnie, to robimy takie właśnie intensywne nawożenie, nawet powiedziałbym, że azotowe. Czyli nawet nawozy zawierające większą ilość azotu tutaj są jak najbardziej wskazane. W momencie, kiedy papryczka widzimy, że rusza ze wzrostem, puszcza nowe pędy, możemy przyciąć azot
i stymulować kwitnienie u papryki, czyli dawać nawozy bardziej potasowe. Czyli zamiast N po prostu musi być w składzie nawozu więcej K. Robiąc dokładnie taki system nawożenia, powinniśmy najpierw stymulować wytwarzanie nowych pędów, a potem na tych pędach stymulować tworzenie pąków kwiatowych, które będą chciały się zapylać, bo niedokarmiona papryczka prawdopodobnie nie będzie zapylała kwiatów i nie będzie tworzyła owoców. Także chciałem Wam tylko pokazać na szybko, jak wygląda zimowanie papryczki, jak wyglądają dwie strategie, czyli pierwsza z takim podejściem do raczej chłodu, do raczej ciemnicy, niech ona sobie przezimuje, a potem ją wybudzamy. I drugie podejście w tej strategii, czyli moje podejście, nie powodujemy snu zimowego, nie powodujemy wejścia w spoczynku, troszeczkę tę roślinę stymulujemy do ciągłego wzrostu, dajemy większą ilość światła, temperaturę w okolicy tam 20 stopni takiej pokojowej i ta roślina ma już szybciej wejść w kwitnienie w porównaniu do tej rośliny, która była śpiąca i którą dopiero musimy wybudzać. To jest oczywiście wszystko moje doświadczenie, które ja właściwie to nie tylko mam, ale cały czas nabywam. I chciałem się tym doświadczeniem z Wami podzielić.